Cześć, tu Gadulec. Pozdrawiam serdecznie z Wyspy Słodowej we Wrocławiu i zapraszam Was na pierwszy odcinek nowej serii Zgaduj z Gadulec, w której pytamy ludzi o różne hasła związane z podróżami. Zobaczcie sami, co nam z tego wyszło. Z czym Ci się kojarzy Pad Thai? Pad Thai? Tak. Tak, pierwsze co Ci przychodzi do głowy, jak słyszysz to słowo. Wiesz co, to się w ogóle z koniem kojarzyło. Bo Pad Thai. Tak, no, ale nie miałam innych skojarzeń. Pad Thai? Tak. Z konikiem i patatajaniem. Dobra. Z jednorożce. Jakie macie pierwsze skojarzenia, jak słyszycie słowo Pad Thai? Może tutaj. Koń. Koń, okej, okay, a ty? Też niestety. Też, to samo. Pad Thai, koń. Pierwsza pad myśl. Pad Thai, w ogóle to jest padem. Do grania? No. Z konsolą? No, chyba tak. Czyli pad, w sensie mi kojarzy, a Thai to na przykład z Tajlandią. Bardzo dobrze, czyli tutaj jakaś konsola z Tajlandii, czy? Nie, no ja w ogóle nie gram w takie rzeczy, ale to tak mi się skojarzyło, bo wtedy wiem, że taka rzecz istnieje. Dobra, a tobie? No, to jest ten deser. To samo co koledze? Może być. Z czym ci się kojarzy Pad Thai? A takie, wiesz, luźne skojarzenie, obojętne co, pierwsza myśl, słyszysz Pad Thai i myślisz... Mam. A jakbym powiedziała, że idziemy bardziej w stronę kraju jakiegoś? Do Arabia. Arabia, okej. Okay. Potrawa. Tak jeszcze bardziej cię nakierowują. Potrawa. Z czego by była? Tak, z czego tak? Pad Thai z ziemniaków. I co, że je to ten jednorożec? Czy nie? Ten Arab na jednorożcu. Jakieś specjalne, nie wiem. Jak judo są, to judo, tak? Pady na zasadzie, no to jakieś tajskie padanie, tak? Coś ten deser, nie wiem. Tajskie padanie, brzmi dobrze. Jak wyobrażasz sobie potrawę Pad Thai, to z czego ona by była zrobiona? Jezu, to mi się kojarzy jakiś, jakaś potrawa z takiej odmiany dyni. No, to kolega tam. Azjatyckie czyli potrawy. Kierunek Azja. Tak. Dobra, i ty mówisz o ziemniaków? No tak, jakoś mi się kojarzy, ale nie wiem. A tobie co, z koniny? Czy... nie, no jak już idziemy w potrawy, to czy się też z ziemniaków polecę. No ale tak w Azji ziemniaki, myślisz? W Azji? No bo mówisz, że z Azji, tak? No tak, ale już tak szczerze powiedziawszy, no troszeczkę się już... A to bardziej ziemniaka nie ma? Czyli ziemniaki. Wprowadzamy, no. Jak myślicie, co to by była za potrawa? Z czego by była? O, w Tajlandii to jest wszystko możliwe. No, tam jest wszystko możliwe, faktycznie. No właśnie. No to... To może być jakiś fajny kotek albo piesek. Albo chomik. Chomik, okej. Okay. Dobra, czyli z czegoś dziwnego zdecydowanie. Raczej tak. Jeśli chomik dla ciebie jest dziwny. Jak? Dlaczego? To jest jakiś naleśnik. Naleśnik z jakimiś warzywami. Dobra, a to ktoś, tobie się coś nasuwa, czy że zimna? Coś mi się też z warzywami kojarzy. No, coś na patelni warzywa, no, coś takiego. No, możesz sprawdzić, tłumaczyć? To jest rodzaj albo potrawa? Dobre. Nie wiem dokładnie jaka, nie wiem z czego się... A jakbyś miał strzelać, to tak skoro... Brzydki mam. Okej, okay. A makaron, ryż, ziemniaki, co by było podstawą? Chyba ryż. Ryż, a według ciebie? Ewentualnie makaron chiński. Glony? Glony. Co to jest Pad Thai według ciebie? Jakie masz skojarzenia? Danie kuchni tajskiej. Okej, okay, a wiesz, może z czegoś się składa? Dobrze złapałeś. Składa się łzy. Kwestia albo z mięsa, albo bez, ale są to, jest to makaron, jest to sos rybny, są tu różne różne przyprawy, może w tym być owoce morza, właśnie, no, zrobiłem to. Okej, okay. Czyli robiłeś kiedyś, czy na robiłem. Troszkę z półproduktów, ale robiłem. Super. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę. Zapraszam również na inne filmy na moim kanale, na przykład ten o wolontariacie w wiosce słoni w Tajlandii. Na blogu znajdziecie więcej informacji o naszych podróżach. I nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Do zobaczenia!